Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj przedstawię Państwu program polskiej masonerii, który został sformułowany na początku lat 90. i w tym samym pokażę, w jakim stopniu on w Polsce został zrealizowany, bo sami Państwo będą mogli wyciągnąć wnioski. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę. Zapraszam do komentowania. Zapraszam, proszę o zadawanie pytań, najlepiej w mailach. Mail jest na stronie tam, gdzie zawsze jest mail. I teraz tak, może parę słów wstępu przy okazji, bo ten program sformułowany przez masonerię został przedstawiony w pierwszej mojej książce Masoneria Polska 1993. To jest wydanie drugie, które wygląda już lepiej, bo to pierwsze było wyglądało jak podziemne. I ono się ukazało w 1994 roku. Książka ukazała się w nakładzie ponad 20 tysięcy egzemplarzy, co postawiło na nogi mnie i moją rodzinę, bo byliśmy w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Napisałem ją i wydałem jako wydawca, zakładając wydawnictwo, właśnie w odruchu takiej rozpaczy związanej z naszą biedą. Ale przy okazji powiem, pewnie gdzieś o tym mówiłem, ale przypomnę tym, którzy to słyszeli, w jaki sposób ja zająłem się masonerią, prawda? Bo zająłem się masonerią gdzieś koło 85-86 roku, no i do dzisiaj się nią zajmuję, z tym, że od razu bym podkreślił, że kojarzenie mnie tylko z masonerią odbieram jako coś obraźliwego, dlatego że napisałem ponad 70 książek, a na temat masonerii jest kilkanaście już nawet. Zawsze muszę wypisywać na kartce i liczyć, żeby sobie przypomnieć, ile ich jest, no ale kilkanaście. I teraz stało się to w ten sposób, że miałem publiczny wykład gdzieś w połowie lat 80. na temat Platona, którym referowałem jego poglądy na temat państwa i oczywiście wypunktowałem to, że między innymi to, że no, kreśli on wizję takiego państwa mega totalitarnego, w którym społeczeństwo nie zdaje sobie sprawy, że żyje w państwie totalitarnym. Państwa takiego totalitaryzmu, który no, będzie trwały, nieusuwalny. I po tym wykładzie przyszedł do mnie redaktor naczelny tygodnika Zorza. To był tygodnik paksowski, taki bardzo religijny i trzymający się z dala od polityki. I ten redaktor powiedział, że no w tej chwili znaczy jest rok szatana, czego nie wiedziałem, znaczy ogłoszony przez satanistów, że ten satanizm wszędzie się objawia w czasopismach, w muzyce, na przykład wtedy pojawiła się płyta TSA, ten skrót niektórzy rozszyfrowywali Tajne Stowarzyszenie Antychrysta. I na okładce tej płyty jest zdjęcie zespołu stojącego na dachu, tylko to zdjęcie jest tak zrobione, że nie widać ich rąk. Natomiast cień, który pada, jak się obserwuje cień, który pada, to widać tam, że robią taki znak. Prawda? Znak szatana. No i ten redaktor naczelny mi zaproponował, że on ma taką propozycję, że i ja będę kupował różne rzeczy, płyty, czasopisma, książki, a on mi będzie na faktury, a on mi będzie pokrywał te zakupy, żebym ja no, wyspecjalizował się w tym satanizmie, a on wtedy będzie organizował wykłady w całej Polsce, głównie po placówkach Paksu, żeby no, przybliżyć społeczeństwu to zagrożenie. No i tak się stało. Tak, zapytałem go, nie pamiętam, czy go zapytałem.
Podejrzewam, że zapytałem go, dlaczego do mnie, dlaczego w tym momencie, prawda? Ale nie pamiętam odpowiedzi. W każdym razie to jest ciekawe, że on satanizm skojarzył z Platonem. Bardzo dobrze, prawda? Platon to wielki guru masonerii. No i zacząłem w pewnym momencie jeździć po tej Polsce i dalej, jakby poznawać satanizm i różne sekty. I pamiętam takie wystąpienie w miejscowości niedaleko Krynicy Górskiej, gdzie było w takiej dużej jakiejś sali kawiarnianej. Siedziałem z miejscową elitą przy stoliku, piliśmy herbatkę i oni mówili, u nas nie ma takiego problemu, to jest w Podkarpacie, tutaj nikt nie używa narkotyków, tutaj nie ma satanistów. Nikt nie przyjdzie pewnie na to spotkanie, bez sensu spotkanie, nie tak mówili do mnie. No i później zaczęli się schodzić ludzie i było ponad 100 osób, z czego około 90 osób to byli młodzi ludzie, w większości sataniści, znaczy osoby, które się prezentowały jako sataniści, jako zwolennicy szatana, i te elity były no, zbulwersowane. No i badając ten satanizm, zacząłem badać masonerię. Dużo tych źródeł nie było, ale ja wszystkie skrzętnie zbierałem. Pamiętam, że w tym okresie pojechałem z profesorem Gogaczem, grupą studentów, do Bari we Włoszech na jakieś wielkie sympozjum, na którym wygłaszałem referat po włosku, znaczy czytałem referat po włosku ze świętego Tomasza z Akwinu. Natomiast mówię o tym dlatego, że wtedy poznałem tam w Bari profesora Stefana Świeżawskiego, słynnego profesora, i profesor Gogacz, przedstawiając mnie profesorowi Świeżawskiemu, powiedział, no to jest chyba najlepszy w Polsce specjalista od masonerii, bo już zapraszano mnie z wykładami o masonerii. Na przykład Kikułcki, to pamiętam, w Kikułckim występowałem. Tam mnie zresztą namawiano, w tym Kikułckim, do tego, żeby ten Kik nie miał nic wspólnego z Kikiem Warszawskim, normalny klub inteligencji katolickiej. Tam namawiano mnie w tym Kikułckim, żebym napisał książkę o masonerii po moim wykładzie. I profesor Świeżowski zadał mi parę pytań i jakby złożył taką deklarację, że on dotąd nic nie wiedział o masonerii. I myślę, że to prawda nie była. No i teraz tak, w tej pierwszej książce przedstawiłem ten program masonerii opublikowany w 1992 w numerze drugim Ars Regia. To był taki oficjalny, jest dalej zdaje się, oficjalny organ masonerii rytu szkockiego w Polsce. I w tym numerze zostały opublikowane trzy tak zwane deski lożowe. Deska lożowa to jest taki referat programowy. I te deski lożowe to były autorstwa Konstantego Jana Kurmana pod tytułem Czy przestrzeń pomiędzy fizyką a metafizyką powinna pozostać pusta? Huberta Janowskiego, Solidność budowy i piękno świątyni, taki tytuł wystąpienia, oraz Witolda Markiewicza, Gwiazda płomienista, Kopernik na wschodzie Paryża. Znaczy jeden był spoza, w tym momencie spoza Polski. Znaczy wielu masonów rytu szkockiego zaczynało swoją aktywność w lożach paryskich, co ciekawe. No w Polsce tutaj było trudniej dla masonów, chociaż nie było tak za bardzo trudno, prawda? Nigdy Służba Bezpieczeństwa nie rozpędziła posiedzenia loży masońskiej. No i to było ewidentnie, one miały ewidentnie charakter programowy. To nie był taki program typu, że program masonerii i tu w punktach, ale ja się pokusiłem na zrobienie czegoś takiego wtedy, w 1993 roku, punktując, porządkując to, co w tych trzech deskach lożowych było. I teraz pozwolę sobie to przeczytać, trochę to zajmie czasu, ale myślę, że warto. Po pierwsze, masoni polscy podkreślają, iż czasy obecne jak nigdy w sposób szczególny
sprzyjają masonerii, że w sposób widoczny rysuje się realna możliwość realizacji jej podstawowych celów. To wymaga podjęcia intensywnych działań, tu cytat, wejścia w trud, na tyle, na ile to tylko możliwe. I tu cytat obszerny z jednego z masonów. Dzisiaj wzmagamy wysiłki przy budowie świątyni, korzystając z momentu historii bardziej łaskawego niż te, które ciężko doświadczyły naszych zmarłych braci. Drugi cytat. Rozwinięcie tematów poprzedzone zostało powyższym wstępem, a w zakończeniu znalazła się praktyczna konkluzja dla nas, dla wolnomurarstwa polskiego, które przeżywa swój historyczny moment. Trzeci cytat. Ponieważ wkrótce mamy skończyć z sytuacją zawieszenia w powietrzu, to siłą grawitacji opadniemy na twardą ziemię obiecaną tej masonerii regularnej, która była zawsze naszym celem historycznym. Pracy jest dużo dla tych, którzy chcą być na jej poziomie. Punkt drugi. Po drugie, to wejście w trud wymaga teoretycznego przygotowania, sformułowania szczegółowego planu działania. To cytat. Wpierw użyjemy rozumu i serca dla rozeznania, co tu i teraz dzieje się wokół budowy. Trzeba wiedzieć, jakim jest to, co nieociosane, zanim przystąpi się do sprawnej obróbki, zanim z siebie uczyni się i narzędzie, i kamień ociosany. Po trzecie, masoni polscy powinni wciąż pogłębiać swoją kosmopolityczną, masońską formację intelektualną i odwoływać się w myśleniu i działaniu do dorobku doktrynalnego i tradycji masońskiej. Tu cytat. W Polsce jest pewna wartość nad wartościami, wymagająca ochrony specjalnej. To ciągłość jako cecha konieczna każdej pozytywnej idei społecznej. Historia bez przerwy zrywała tutaj spokój i ciągłość prac i ustawicznych naszych trudów. Możemy wejść w trud naszych poprzedników, pozwolić się im pouczyć. Żaden brat nie powinien żyć tylko w swej narodowej zaściankowości. No, ciekawe. Po czwarte, powinny być umocnione i pogłębione więzy masonerii polskiej z masonerią światową, zacieśniona współpraca. To cytat. Nic więc dziwnego, że gwiazda płomienista, ruchomy symbol czeladników, stanowi oczywistą analogię do podróży, którą wolnomularze tego stopnia winni wykonywać w innych lożach, by pogłębić swoją wiedzę i nauczyć się poruszać w świecie masonerii, ale też by wzmocnić braterskie poczucie przynależności do tej licznej światowej wspólnoty. Po piąte, masoneria polska powinna dążyć do tego, by stać się organizacją nie tylko wpływową, ale także w znacznej mierze masową, organizacją, której program stałby się programem całego polskiego społeczeństwa, a przynajmniej jego najbardziej oświeconych warstw. Tu cytat. Niechby nasza praca z zakonu dziś jeszcze elitarnego pobudziła pracę całego społeczeństwa. Polska w trudnych chwilach zawsze potrafiła być bohaterska i ofiarna. Potrafiła być narodem, ale chyba nigdy dotąd prawdziwym społeczeństwem, to znaczy mającym poczucie wspólnoty w czasach pokoju. Budować to powinno być pierwszym jej zadaniem, w tym dla polskiej masonerii. No i zobaczmy, że ten punkt programu długo się nie udał i dalej się nie udaje, bo nie jest tak, że masoneria w Polsce stała się organizacją masową i przez wiele lat, można powiedzieć do dzisiaj, te związki z masonerią są przez polityków ukrywane. Pamiętam, kiedyś zaproszono mnie do Jeleniej Góry na taki publiczny wykład przy ratuszu, w sali przy ratuszu. Wykład zorganizowano ze względu na to, że powstało tam Rotary Club. No i ja mówiłem na temat masoneria i Rotary Club i po wykładzie wyjechałem od razu do Warszawy i za parę dni przysłano mi lokalne gazety, w których oświadczenia składali politycy wszystkich opcji, łącznie z lewicą, że oni z Rotary Club nie mają nic wspólnego, prawda? Czyli jeszcze to był gdzieś koniec lat 90., to jeszcze wtedy taka była świadomość społeczna, nawet na takich terenach jak
te ziem odzyskanych, najbardziej lewicowych, że no, masowość masonerii, czy nawet Rotary Club nie była możliwa. Po szóste, masoneria polska winna w swoim programie wewnętrznym i zewnętrznym wyakcentować następujące elementy filozoficzno-religijne. I to są te elementy. Faktem potwierdzonym historycznie i empirycznie jest absurdalność racjonalnego myślenia i dwuwartościowej logiki. Człowiek i jego marzenia są z gruntu irracjonalne. I teraz bardzo interesujący cytat. Upadek komunizmu zadał ostateczny chyba cios marzeniom Morusa o racjonalnym społeczeństwie ludzkim, ujawniając irracjonalny charakter zarówno tych marzeń, jak samego człowieka. Prawda? Czyli co tu masoni twierdzą? Że jedynym racjonalnym systemem był komunizm i upadek tego komunizmu świadczy o tym, że ludzie nie myślą, prawda? Że kierują się w sposób, jakimiś założeniami irracjonalnymi. Kolejny punkt programu filozoficzno-religijnego. Wszyscy powinni uznać fakt istnienia takiego absolutu, dla którego najodpowiedniejszą nazwą jest nazwa wielkiego budownika wszechświata czy wielkiego automatyka. Bytu transcendentalnego wobec świata, który nie jest jego stworzycielem i zbawicielem, który nie jest miłością, z którym nie można nawiązać żadnych osobowych relacji. Prawda? Typowa wersja religii masońskiej głoszona na zewnątrz. Bo no, wewnątrz to może być kult szatana, czy kult samego siebie, prawda? Zostajemy bogami. No ale deizm jest, masonom był potrzebny od samego początku do tego, żeby człowiek mógł dążyć do swojej boskości. No i tu cytat. Czy ci, którzy zwątpili w istnienie wielkiego budownika wszechświata, nie powinni go za to przeprosić? Drugi cytat. Zastąpienie metafory wielkiego zegarmistrza przez metaforę wielkiego automatyka nie może żadną miarą być poczytane za próbę umniejszenia jego wielkości, przeciwnie, usuwa domniemanie o jego pomyłce. Kolejny punkt programu religijno-filozoficznego. Wszyscy powinni uznać, iż podstawowe twierdzenia chrześcijaństwa, a w szczególności Kościoła katolickiego, nie są prawdziwe, ponieważ faktem jest, iż Bóg nie uczynił świata doskonałym i nie sprawuje nad nim opatrzności. W zamyśle wielkiego budownika świat jest rzeczywistością samodoskonalącą się, dziełem całkowicie niezależnym od swego pomysłodawcy. Tu cytat. Czy ci, którzy nietrafnie odczytują Pismo Święte, przypisali wielkiemu budownikowi zamysł stworzenia świata doskonałego? Jeszcze raz, przepraszam. Czy ci, którzy nietrafnie odczytując Pismo Święte, przypisali wielkiemu budownikowi zamysł stworzenia świata doskonałego, nie powinni go za to przeprosić? Wszak świat nie jest doskonały. Kolejny cytat. Jeśli przypiszemy wielkiemu budownikowi nie zamysł stworzenia świata doskonałego, lecz zamysł stworzenia świata samodoskonalącego się, wówczas zniknie źródło dąsów, a co ważniejsze, zniknie źródło paradoksów. Następny punkt. Należy, czyniąc punktem wyjścia hasła wielki automatyk i świat samodoskonalący się, wypracować nową teologię i doprowadzić do jej zaakceptowania przez środowiska przyrodoznawców i teologów, tak by w ramach swoich nauk głosiły one ideologię masonerii. To cytat. Czy środowisko wolnomularskie nie powinno podjąć się próby pogodzenia dwóch innych, dąsających się na siebie środowisk, przyrodoznawców i teologów? Jeśli przypiszemy wielkiemu budownikowi nie zamysł stworzenia świata doskonałego, lecz zamysł stworzenia świata samodoskonalającego się, wówczas zniknie źródło dąsów, a co ważniejsze, zniknie źródło paradoksów. Cytat jest ten sam, ale myśl, chodzi o inną myśl. I teraz po siódme. Masoneria polska powinna przyjąć i ogłosić następujący program społeczno-polityczny.
Samoregulacyjne sprzężenie zwrotne, wolny rynek, wolna prasa, wolne wybory. Oni wiedzieli, do czego to doprowadzi. Zwalczanie pośmiertnych objawów totalitaryzmu jako tyranii, cynizmu, pogardy dla wartości wyższych, kultu siły wszelkiego rodzaju, w tym przede wszystkim pieniądza, mas mediów, władzy politycznej, kultu siły większości. No to to była pusta deklaracja. Praca nad społecznym samopoznaniem, zrozumienie siebie i innych. Cytat. Ojczyźnie potrzebna jest praca nad społecznym samopoznaniem, ponieważ przez długie lata nie mogliśmy przyjrzeć się sobie i siebie zrozumieć. Masoneria, przyjmując ludzi z rozmaitych środowisk i łącząc ich w budowie dzieła, umożliwia poznanie się wzajemne i, co również ważne, samopoznanie każdego. Ciekawy punkt. Kolejny punkt. Praca nad poznaniem swojej duchowości wyrastającej poza potrzeby materialne. Zabieganie o społeczne cnoty tolerancji i altruizmu. Już w latach 90. jeden znany mason powiedział w Sejmie: nie ma tolerancji dla przeciwników tolerancji. Kolejny punkt. Krzewienie wolnej od ideologii antytotalitarnej pedagogiki, wspólnej pracy zapewniającej poszanowanie podstawowych ludzkich praw do prywatności, intymności, suwerenności osobowej, nieskrępowanego życia publicznego. No to, nad taką pedagogiką, nad taką szkołą pod hasłem każdy uczeń jest inny, nie ograniczajmy go, rób ta co chce ta, bądźcie kreatywni, no to taka szkoła zaczęła być budowana. Zwalczanie resentymentów, zwalczanie społecznej atmosfery podejrzliwości i nieufności poprzez wygaszanie jej źródeł, nieufności związanej z biografiami, polityka grubej kreski. No to samo, co Unia Wolności głosiła masoneria. Chodziło o to, żeby ci, którzy służyli wiernie reżimowi komunistycznemu, dalej mogli być u góry. Zwalczanie nieufności zrodzonych przez różnice położenia ekonomicznego, różnice w zapatrywaniach politycznych, różnice wyznaniowe i narodowości, prawda? Znaczy zrobienie takiego miszmasz społeczeństwa otwartego, jak to chciał Soros. Kolejny punkt, krzewienie wartości, przede wszystkim wartości nad wartościami, jaką jest ciągłość. Ciągłość idei masońskiej. No i wreszcie punkt, chyba ostatni, wejście Polski do Unii Europejskiej. Cytat. Czyżby nasz kraj potrzebował jakiejś moralnej gwiazdy płomienistej? Zapewne tej gwiazdy, która jest jeszcze przed końcem wieku, będzie reprezentować Polskę, już wiedzieli, na sztandarze Unii Europejskiej. Wolnomularstwo polskie przez swój humanizm, poszukiwanie prawdy i uczciwą pracę winno być jednym z ważnych środków stabilizacji i postępu w tym kierunku. Drugi cytat. Misterne przeobrażenia masterii i orbity ciał niebieskich w kosmosie wokół pierwotnego punktu eksplozji są w bezpośredniej analogii do gwiazdy płomienistej jako promieniającego środka naszej braterskiej Unii. Naszą siłą grawitacji jest przyciąganie serc i umysłów do tej Unii. No i teraz, znaczy, zobaczmy przy okazji, że gwiazda masońska i światło, Lucyfer, nosiciel światła. No i teraz zobaczmy, że ten program był konsekwentnie realizowany od 92 roku i powoli, krok za krokiem, podnosił sukcesy i w grudniu 2023 weszliśmy w ten etap, gdzie ten program w zasadzie już jawnie jest realizowany. Tam była wzmianka, może warto to jeszcze podkreślić, o teologach, prawda? I zobaczmy, co się stało w Kościele. Co się dzieje w Kościele? Kościół, jego teologowie, jego, dzisiaj trzeba by nazwać, ideolodzy, coraz częściej, bez skrępowania, dzięki życzliwości Franciszka, głoszą poglądy masońskie, a nie katolickie. Także masoneria osiągnęła bardzo wiele i ktoś by mógł w Polsce, ktoś mógłby powiedzieć, że zwyciężyła na wszystkich frontach.
Myślę, że to tak nie jest, że Polska się broni i że jednak, i to powtórzę po raz setny, że jednak prawda o Polsce, o polskim narodzie jest taka, że nasz naród jest jak lawa, z wierzchu już brudna i plugawa, ale w środku jednak ogniem płonie. Dziękuję bardzo.